Magdalena Pecka, dobry wieczór i zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody. Jutro nad Polską przemieszczać się będzie kolejna strefa frontu atmosferycznego. Przynosić on będzie przelotne opady deszczu, ale dopiero w drugiej części dnia. Na północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a w Polsce środkowej mogą pojawić się burze wraz z opadami gradu. Za frontem napłynie nieco chłodniejsze powietrze. Odczujemy to głównie na północy, tu od 5 do 6 stopni. Ciepło utrzyma się jeszcze na południu, tu maksymalnie 10 stopni, ale nie będą to takie wartości, jak to miało miejsce dzisiaj. Wciąż uważajmy na porwisty wiatr. On obniżać będzie temperaturę odczuwalną. Sprawdźmy teraz mapy Dolnego Śląska. W nocy na przeważającym obszarze naszego regionu będzie pogodniej i bez opadów. Na południu mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w nocy to 2 stopnie w Kłodzku, 3 w Legnicy, we Wrocławiu, ale także w Wieleniej Górze i Wałbrzychu. Poranek będzie już pogodny i słoneczny, a w drugiej części dnia aura będzie bardzo dynamiczna. Pojawią się opady deszczu, wzrośnie zachmurzenie, ale także na północy Dolnego Śląska może zagrzmieć, może popadać lokalnie grad. Uważajmy, bo wciąż, tak jak wspominałam, dokuczać nam będzie porwisty wiatr. Jutro na termometrach zobaczymy od 6 stopni w Kłodzku do 9 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie rosło, a to oznacza, że sobota już z wyżową aurą, a więc będzie bardziej pogodnie i bez opadów. Także będziemy mogli liczyć na słoneczne chwile, ale zanim to nastąpi, mamy piątek z ciśnieniem o południu 999 hektopaskali, wiatr umiarkowany i silny, chwilami porwisty, biometr niestety niekorzystny, warunki drogowe poza opadami będą dobre. Na dziś to wszystkie informacje. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.